Moim takim absolutnie ulubionym przykładem na zastosowanie zasady zachowania pędu oraz zasady zachowania energii kinetycznej to jest coś, co ja nazywam działem Galileusza. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Tutaj mamy ścianę. Bardzo ciężka ściana, która się nie ruszy. Która się praktycznie nie ruszy. I teraz mamy trzy ciała. Mamy jedne ciało, duże, które leci z prędkością minus V1. Tutaj podkreślam minus, że ciało leci w lewo oraz daje wartość bezwzględną, czyli to jest na pewno ujemne. I tu jest ciało o masie M1. Następnie mamy lżejsze ciało, które leci dokładnie z taką samą prędkością, minus V1. Ciało jest o masie M2. I na końcu mamy takie leciutkie ciało, które leci dokładnie z taką samą prędkością, minus V1. I wartość tego, masa tego ciała jest M3. Zakładamy tutaj, proszę Państwa, że M1 jest dużo, dużo większe od M2, a to jest z kolei dużo, dużo większe od M3. Na przykład, nie wiem, ciało M1 to jest 100 kg, ciało M2 to jest kilogram, a ciało M3 to jest, nie wiem, 10 gramów. Czy coś takiego. Żeby była wyraźna różnica między tymi trzema masami. To jest bardzo ważne dla tego argumentu. No i teraz, proszę Państwa, prześledźmy te zderzenie. Co się wydarzy? No to pierwsze zderzenie to będzie zderzenie ciała M1 ze ścianą. No to co się stanie? Znowu narysujmy sobie tą ścianę. Co się, proszę Państwa, zdarzy po zderzeniu? No nic, już to przerabialiśmy. Jeśli zderzy się ciało M1 z czymś bardzo ciężkim, a zakładamy, że tutaj ściana jest dużo, dużo cięższa niż M1, M2 i M3, to po prostu to ciało się odbije. Odbije i po odbiciu prędkość będzie w przybliżeniu, czyli tutaj V1' będzie w przybliżeniu V1. Okay? Czyli po prostu ciało się odbije, zmieni sobie prędkość na przeciwną i teraz będzie lecieć w prawo z prędkością V1' w przybliżeniu V1. No ale mamy jeszcze to ciało, które leci teraz w tym kierunku, prawda? I mamy wciąż to ciało, które leci w tym kierunku. Dobrze, to był pierwszy krok. Teraz w drugim kroku ciało M2 zderzy się z ciałem M1. Tutaj mamy nasze ciało M3. Teraz ciało M2 zderza się z ciałem M1. Tutaj, proszę pamiętać, tutaj wektor jest minus V1. I teraz przerabialiśmy przed chwileczką ten przykład. W poprzednim wykładzie dokładnie przerabialiśmy ten przykład. Leci ciało M2 z prędkością minus V1 i zderza się z ciężkim ciałem o prędkości V1. To co się wydarzy? Może zróbmy sobie najpierw rysunek. Zróbmy sobie najpierw rysunek. Tu jest nasza ściana. Tu jest to nasze ciało, które leci z prędkością w przybliżeniu V1. I teraz po zderzeniu to ciało będzie miało tak. Najpierw odbije swoją prędkość. Najpierw M2 po prostu odbije swoją prędkość. A następnie dodajemy dwa razy prędkość ciała cięższego. Tak jak w przypadku satelity, sondy i planety. Odwracamy prędkość i dodajemy dwa razy prędkość planety. Tak jak tutaj, odwracamy z minus V1 na V1 oraz dodajemy dwa razy prędkość tego ciała, które jest dużo cięższe. Czyli teraz mamy, że V2' będzie w przybliżeniu 3 razy V1. Widzą Państwo, co się stało. Nastąpiło wyraźne zwiększenie prędkości. No i tutaj cały czas mamy jeszcze te małe ciało, które leci tam z prędkością minus V1. Tutaj oczywiście na tym rysunku tak nie rysuję zbyt dokładnie, no bo to oczywiście te ciała powinny się przesuwać w prawo, te cięższe, te ciało mniejsze, te ciało większe powinno się przesuwać w lewo, te ciało najmniejsze powinno się przesuwać w prawo, no ale rozumieją Państwo, co próbuję powiedzieć. Teraz w kolejnym etapie mamy tutaj ciało o masie M2 i mamy ciało o masie M3. Teraz ciało M3 zderzy się z ciałem M2. No to zróbmy sobie ten rysunek. Zróbmy sobie ten rysunek. Tu jest to nasze największe ciało, którego prędkość jest w przybliżeniu V1. Następnie mamy nasze M2 ciało, którego prędkość jest w przybliżeniu 3 razy V1. A teraz po odbiciu to najmniejsze ciało
Jaką będzie miało prędkość? Znowu korzystamy z poprzedniego wykładu. Najpierw odbijamy po prostu prędkość z minus V1 na V1 dla najmniejszego ciała, a następnie tak jak w przypadku sondy i planety, dodajemy dwa razy prędkość ciała, z którym te najmniejsze ciało oddziałało. Dodać 2 razy 3 razy V1. Czyli dodajemy 2 razy prędkość planety z poprzedniego wykładu. Czyli widzimy, co się dzieje. Mamy V1, dodać 2 razy 3 to jest 6, czyli dostajemy 7 razy V1 w przybliżeniu. Czyli widzą Państwo, że jak będzie ta sekwencja zdarzeń, najpierw zderza się ciało M1 ze ścianą, później M1 zderza się z ciałem M2, a później M2 zderza się z ciałem M3, to na końcu ciało M3 uzyska prędkość w przybliżeniu 7 razy V1. Zwiększy swoją prędkość o czynnik 7, czyli to jest to bardzo duży wzrost prędkości. W tym argumencie jest bardzo ważne, że tak jak powiedziałem tutaj na początku, musi być spełniony ten warunek. M1 jest dużo, dużo większy od M2, jest dużo, dużo większy od M3, bo wtedy jak stosujemy te ogólne wzory na zderzenia, one nam się bardzo upraszczają. Ale myślę, że dla Państwa nie będzie problemu wziąć te ogólne wzory i wyprowadzić sobie na te wzory, na te prędkości, zakładając, że te masy niekoniecznie spełniają ten warunek. Niekoniecznie spełniają ten warunek. Ale jeśli spełniają ten warunek, to z bardzo dobrym przybliżeniem mamy tak. M1 ma prędkość V1 w prawo, M2 ma prędkość 3 razy V1 w prawo i M3 ma prędkość w przybliżeniu 7 razy V1 w prawo. No to teraz, proszę Państwa, jak zrealizować taki eksperyment? Bo to jest coś, co każdy z Państwa może zrobić w domu. Proponuję zrobić coś takiego. To jest bardzo ciekawy eksperyment, który Państwo mogą sobie przeprowadzić. Bierzemy 3 piłki. To sobie na razie odetnijmy. Bierzemy 3 piłki, jakąś ciężką piłkę, na przykład piłkę do kosza. Następnie bierzemy jakąś mniejszą, jakąś lżejszą piłeczkę i na końcu na przykład dajemy jakąś piłkę do golfa, czy na przykład ping-ponga. I mamy ziemię. Układamy te 3 ciała w taką wieżę i po prostu puszczamy. No i to wszystko poleci tutaj na ziemię. Najpierw się odbije pierwsze ciało, później drugie, później trzecie. No i w wyniku, proszę Państwa, te najmniejsze ciało dostanie bardzo dużej prędkości i poleci bardzo wysoko. Tak jak w tym przykładzie. Ten przykład oczywiście jest idealny. Tam nie ma żadnych oporów powietrza, żadnych strat energii i tak dalej. Ale mimo wszystko, jak Państwo przeprowadzą ten eksperyment, to zobaczą, że to najmniejsze ciało poleci bardzo wysoko. I zróbmy sobie jeszcze jedną dygresję. Weźmy ziemię. I teraz z punktu A zobaczmy, na jaką wysokość to ciało poleci. W punkcie A wystrzeliwujemy ciało z jakąś prędkością. Pytamy się, na jaką wysokość to ciało poleci. Tą wysokość oznaczmy sobie przez H. Możemy teraz korzystać z zasady zachowania energii. W punkcie A mamy następujący wzór. Jedna droga M, prędkość A do kwadratu, dodać MG Y, ale Y jest równe 0, czyli tego członu nie ma. Czyli to jest energia w punkcie A. Tutaj mamy punkt B. Energia w punkcie B to się równa 1 druga MVB do kwadratu, ale w punkcie B osiągnęliśmy maksymalną wysokość i tam prędkość jest równa 0, czyli tego członu nie ma. Dodać MGH. I teraz te dwie energie, tutaj źle mi się napisało, te dwie energie muszą być sobie równe, ponieważ w polu grawitacyjnym suma energii kinetycznej i potencjalna jest taka sama. Czyli dostajemy 1 druga m va do kwadratu równa się mgh. Masy nam się skracają i dostajemy, że wysokość to jest po prostu 1 druga prędkość w punkcie a do kwadratu podzielone nad g. Najważniejsza lekcja z tego wzoru jest, że wysokość zależy jak kwadrat prędkości. Wróćmy do naszego przykładu. Najmniejsza kulka ma prędkość 7 razy większą niż prędkość początkową. Jeśli prędkość jest 7 razy większa, to wysokość skaluje się jak prędkość do kwadratu, czyli wysokość wzrośnie o czynnik 49, czyli ta mała kulka poleci bardzo, bardzo wysoko. I pod tym filmikiem daję link do takiego eksperymentu, gdzie właśnie przeprowadzono dokładnie ten eksperyment i mogą Państwo zobaczyć na własne oczy, że to rzeczywiście działa. A to, co mamy tutaj, to jest nic innego, jak tylko i wyłącznie zasady zachowania pędu i energii,
która prowadzi jednak do dość zaskakującego wyniku i niekoniecznie intuicyjnego. Dziękuję.